Nazywał się Andrzej Trzyński, jestem rodowitym białostoczaninem. Na Bojarach rodzina moja zamieszkała, jak miałem zaledwie kilka lat. Od tamtej pory związany z Bojarami jestem całkowicie, jak to się mówi, na dobre i na złe. Poznałem kilku kolekcjonerów od niedawna, taką grupę niedużą. No i po prostu wciągnąłem się w to wszystko, zapragnąłem jeszcze spróbować upamiętnić te stare budynki na Bojarach, które jeszcze istnieją. Bo wiadomo sprawa, że Bojary zostały, że tak powiem, nieładnie niszczone. Stare budynki w latach 70. to był początek wyburzania budynków, stawiania różnego rodzaju blokowisk. Obecnie można powiedzieć, że prawie że całkowicie zachowały się bodajże dwie ulice, Koszykowa i Wiktorii. Tu mamy sobie na przykład na ulicy Wiktorii bardzo ładny budyneczek Wiktorii 3, 3A. Prawda? Ulica Złota częściowo jest zachowana. Nie wiem jak długo, ponieważ to jest Złota 8, ten budynek przy Złotej 8. Nie widać, żeby ktoś dbał o ten budynek, konserwował i tak dalej. Także powiedzmy sobie, mówiłem wcześniej o Wiktorii, tu jeszcze jedno zdjęcie zachowało się z Wiktorii, również bardzo ciekawy budyneczek. Przy Wiktorii sprawa ma się w ten sposób, że co niektórzy właściciele posesji remontują te budynki, modernizują, no co gorsza, sidingiem obijają. No, nie podoba mi się to absolutnie. Bardzo ciekawym człowiekiem i ciekawym mieszkańcem Bojar, mieszkającym właśnie między innymi w tym budynku, to jest gliniana 14 z tym bardzo ładnym murem z czerwonej cegły, z okuciami w tych oknach. To jest posiadłość pana profesora Wojciecha Sobańca. Zagorzały zwolennik zachowywania i zbierania różnych starych rzeczy związanych głównie z Bojarami, chociaż nie tylko. Odtworzył u siebie na swojej posesji kuźnię. Próbuję teraz gromadzić narzędzia szewskie. Bardzo, bardzo ciekawy człowiek jest. Pisze również wiersze o Bojarach, co jest ciekawe. Jeszcze jednym takim człowiekiem bardzo ciekawym jest profesor Akademii Teatralnej, Białostockiej Akademii Teatralnej Piotr Danulewicz, który napisał również wiersze o Bojarach, moje Bojary. Tu prezentuję taką składankę mojego pomysłu. Sam to wykonałem, wykorzystując zdjęcia konserwatora zabytków. Na odwrocie jest wiersz Piotra Adamulewicza. Treść tego wiersza jest dopasowana do zdjęć. Prawda? Tak jak na tym zdjęciu mamy na przykład budkę Żuka, mechanika Żuka, budka szewca Złotoryńskiego. I tak samo w treści, akurat ta zwrotka jest na tym zdjęciu, o panu Złotoryńskim i o mechaniku Żuku. Nie będę czytać tego wierszyka, ponieważ liczę na zorganizowanie spotkania w szerszym gronie tu, w centrum Ludwika Zamenhofa. Prawdopodobnie dojdzie czy w drugiej połowie roku, czy pod koniec roku. Także będą prezentowane zdjęcia i konserwatora, wojewódzkiego konserwatora zabytków, oczywiście za jego zgodą. Sądzę, że otrzymam taką zgodę, ponieważ otrzymałem zgodę na umieszczenie tych zdjęć w internecie, jak również zdjęcia, które sam osobiście robiłem, stare budynki Bojar, które częściowo istnieją, większość ich nie ma. Będzie również pokaz multimedialny, ale wróćmy do Bojar. Na Bojarach, oprócz starych budynków, jakie tutaj troszeczkę widać, mieszkali bardzo ciekawi ludzie. Mieszkali zwykli, szarzy mieszkańcy, jak to się mówi, zwykli szarzy zjadacze chleba, jak również lekarze. Wspaniali ludzie, wspaniali lekarze, na przykład tacy jak pan Stanisław Brockman, który mieszkał przy ulicy Modlińskiej 11. Wspaniałym człowiekiem był pan Ostrowski Ludwik, onkolog, mieszkający przy Modlińskiej 10. Naprawdę można byłoby wymieniać tych nazwisk troszeczkę i omawiać tych ludzi. O właśnie, tu akurat bardzo ciekawe zdjęcie. Zdjęcie to pochodzi z lat 30. Otrzymałem go od mojego kolegi Kazimierza Mończyka,
który to zdjęcie udostępnił. To jest pokazany rodzinny dom państwa Mańczyków przy ulicy Starobojarskiej 16. Oczywiście nie ma go już absolutnie, stoi blokowisko w tym miejscu. Widzimy sklep Pawła Lula. Był to przy Starobojarskiej jedyny sklep spożywczy, najbliższy oprócz, a to były lata 30, to bodajże jedyny tam był w okolicy spożywczy sklep. Do dzisiaj niestety nie ma śladu po nim. Tam mamy gdzieś jeszcze ciekawy dosyć budynek. Nie wiem, czy uda mi się znaleźć. Chociaż nie będę już bałagany robić. Modlińska 2. Modlińska 2. Mieścił się tu sklep w latach 50. 60. sklep spożywczy. Po zlikwidowaniu sklepu spożywczego, a został zlikwidowany z tego powodu, że została wybudowana hala, nie hala, tylko pawilon spożywczy PSS-u na miejscu Starego Rynku. Po zlikwidowaniu tego sklepu spożywczego był tu człowiek, który prowadził naprawę maszyn szyjących. Obecnie budynek nieistniejący, na wzór tego został zbudowany nowy budynek, w którym mieści się obecnie, aktualnie, Centrum Kultury Białoruskiej, Ambasady Białoruskiej z Warszawy.